No i zobaczcie, no zostałem sam jak palec. Kurde, mięsko się fajnie zrobiło już prawie. Kurde, luksus. Luks. Kurde, co jest z tym nożem? Kurde, nie mogę noża otworzyć. Patrzcie, słuchajcie. Taką baterię mam do testów. No cóż mogę powiedzieć? Jeżeli ktoś miał ofertę pracy dla Marcela. Słuchajcie, jest godzina 14. Ja nic dzisiaj chyba nie jadłem jeszcze. Nie, nie jadłem. Flaszkę zostawili. Coś zrobię do jedzenia. Nie wiem, czy sobie kiełby nie zrobić. Chyba sobie zrobię kiełbasę. Ogień już mi się pali, więc nie będę musiał nic robić, tylko go po prostu podtrzymam i będzie fajnie. I tak chyba zrobię. Idę przyniosę jeszcze trochę drewna, niech się pali. Ej, moje ognisko, zobaczcie, jak pięknie wygląda. Jakoś się tam pali. Trzeba będzie jeszcze przynieść trochę drewienka. No i zobaczcie, no zostałem sam jak palec. Niestety wszyscy musieli już jechać, bo jutro do pracy. No, może mnie długo też, mnie to będzie czekało, bo niestety jest u mnie bardzo krucho w tej chwili. Takie życie bywa czasami. Próbuję się jeszcze przebranżowić. Nie wiem, co z tego wyjdzie, zobaczymy. Naprawdę nie mam pojęcia. Ja zawsze w życiu miałem tak, że nigdy nie miałem tego, co bym chciał, tylko zawsze dostawałem to, co potrzebuję w danej chwili. Choć się uśmiecham, choć żartuję, nie widać tego po mnie, to wewnętrznie jestem wrakiem, tak można powiedzieć, ze względu na tą całą sytuację. No jak mówię, życie jest nowelą. Wybory dróg, jakimi mamy zmierzać. No w tej chwili stoję na drodze donikąd, że tak powiem, nie widzę perspektywy przed sobą, chociaż jestem optymistą i staram się iść do przodu, pomimo jakichś tam upadków. Staram się nie położyć, tylko staję z tych kolan, próbuję iść dalej. Ale wiecie, jak to jest. Czasami jest ciężko. Pozostawiając te mroczne klimaty, przejdźmy do van life'a. Wy się tym nie przejmujcie. Ja staram się tutaj wyciszyć, zebrać jakieś pomysły. Co dalej? Na razie moim pomysłem jest to, żeby rozpalić to ognisko, które trochę podupadło. Ale mam nadzieję, że coś z tego będzie. Dobra, muszę coś zjeść, bo od rana nic nie jadłem, mam godzinę 14:40, czas na obiad. Słuchajcie, zrobimy sobie potrawę. Tutaj mam trochę mięska mi zostało z vanlife'owego kubeczka, z vanlife'owego kociołka ekipy, więc to sobie teraz podgrzeję. Aluminiowy pojemnik, ale już w tym jest, raz można zjeść, generalnie nie używam aluminiowych, chociaż kiedyś się używało, wszyscy żyli, więc wiecie jak jest. Plan jest taki, że zrobię sobie, podgrzeję sobie tym mięsko z tym tłuszczykiem i wpierdzielę pire do tego i będzie dobrze. Jeszcze mam bułeczki, którą zaraz sobie podpiekę, słuchajcie, na ognisku. Zobaczę, bo może mi tego starczy. Idę po jakąś łyżkę. Miałem dzisiaj jechać jeszcze na rower, ale kurde, no nie chce mi się jakoś. Jestem klapnięty, naprawdę klapnięty, ale tu się kurczę, to kitłasi. Czekajcie, bo za mocny płomień. A, jakie to gorące. Pogoda fajna. Na rower elegancka, ale no nie chce mi się. Może tutaj sobie pojeżdżę po prostu po okolicy. No, a dzisiaj planuję też jeszcze wieczorem zrobić, jak się ściemni. Może rozbiję namiot, zobaczę. Rozbiję namiot. I chcę przetestować, nie muszę to zrobić, bo muszę zrobić testa. Chcę przetestować ogrzewanie. Wewora mam, Webasto stojące, takie stacjonarne. Akumulator z boku postawię. Chcę tam dmuchnąć tym Webasto pod ten namiot i zobaczyć, czy będzie w stanie nagrzać te pomieszczenie do tego stopnia, bo na przykład w marcu, kwiecień, gdzieś nie jest tak zimno, a nie jest tak też ciepło, czy będę mógł na przykład z dzieciakami pojechać. Wiem, tam ludzie pisali mi, że o, nie da się, bo za głośno dmucha i te sprawy. Są na to sposoby i da się to obejść. Bez przesady. Niektórzy twierdzą, że Webasto przeszkadza w samochodzie. Że dmucha, że hałasuje. Powiem wam, to jest kwestia osoby i kwestia percepcji, co komu przeszkadza. Bo niektórym przeszkadza tykający zegarek, nie? Nie może spać. Ja to śpię jak zabity. Ja mam tak wyciszone Webasto, że chodzi po prostu na minimum, na 1,5 herca i ono jest
pod moim łóżkiem, pod materacem, na podłodze i tylko takie delikatne szumienie słychać, co bym powiedział, że to nie przeszkadza, a wręcz usypia, bo czuję się, jakbym leciał w jakimś samolocie, tak wiecie, w jakiejś sypialni, w samolocie i to tak szumi delikatnie. Mnie to nie przeszkadza, a wręcz pomaga. Nie wiem, może to jest kwestia przyzwyczajenia, no ja już jeżdżę, to jest trzeci rok. No trzeci rok jak jeżdżę, a co dwa tygodnie staram się wyjeżdżać i mnie to w ogóle nie przeszkadza. Niektórzy chcą montować zamiast tego piece na gaz, trumy, takie wiecie, że to lepsze rozwiązanie. Pewnie, może i lepsze rozwiązanie. Ale ja powiem wam szczerze, ja bym nie zamontował takiego czegoś, gazowego ogrzewania. Dlatego, z tego powodu, że mi pasuje Webasto, tak lubię. To jest wszystko kwestia gustu, nie? Ja mówię jako sobie, nie? Że mnie to po prostu odpowiada. Kurde, mięsko się fajnie zrobiło, już prawie, kurde, luksus. Luks! Chyba gaz się kończy. Podgrzejemy, zrobimy purée, czyli purée. Mam tu nową butlę gazową. Puste cały czas zbieram dla Marka. Coś się tam dzieje. Poczekam, aż się zagotuje. Musiałem bańkę zmienić, bo jednak tu jeszcze jest, ale propan butan w tych warunkach, wiecie, nie działa jak należy. Niestety. Czekam jeszcze chwilę i zaraz będę żar. Moment już jest. Tyk fuch. Pomerdamy. Teraz jeszcze podgrzejemy na szybko to. Ale tu tego tłuszczu jest. Ciepła, ostra strawa w taką pogodę jest jak znalazł. Dobra. Starczy. Z ziemniaczkami. I można jeść. Jakie to jest dobre. Oczywiście lepsze to by były ziemniaczki takie ugotowane i to wrzucone, no ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, to się ma, prawda? Taki zamiennik ziemniaczków też jest smaczny. Smacznego życzę wam i wy życzcie mi, jak akurat jecie. Andrzej mi przysłał paczkę z piwkami do degustacji. Właśnie otworzymy, zobaczymy, bo chciałem właśnie przed kamerą otworzyć, żebyście też widzieli. Kurde, co jest z tym nożem? Kurde, nie mogę noża otworzyć, patrzcie, słuchajcie. Idę coś ogarnąć. Udało się. Opinel 12 się przyciął. Dobra, rozpakujmy. Zobaczymy, coś tu Andrzej mi sprezentował do testów. Kurde, ten opinel, powiem wam, jeszcze go nie ostrzyłem ani razu, a jest ostry jak brzytwa. Andrzej, solidna firma, popakował odpowiednio. O, widzę cztery flaszki. Dobra, posłuchajcie, postawię to tutaj. Co jest, kurde, z tą folią? Co tutaj jest? Śnieżny lager. Bardziej szczegółowo będziemy robić to oczywiście na testach, które dzisiaj rozpoczniemy. Tutaj mamy Malaga Górska. O, taki browarek. Kolejny mamy Nyskie Pszeniczne. Ła, pszenica, uwielbiam pszenicę. I ostatnie piwko to jest Sudeckie. Jasne, pełne. O, takie piwa dostałem. Ale to nie wszystko, bo przyjeżdżając tutaj, przywiózł mi jeszcze kolejne trzy piwa. I są to browary rzemieślnicze Sady na Bali, klasyczne, pszeniczne. Pniewskie, też pszeniczne, górnej fermentacji. Oraz smakowata pszenica, też pszeniczne, tej pszeniczne, czas na piwo. O. Więc taką baterię mam do testów. Oczywiście nie wypiję tego dzisiaj. Nie chcę za, wiecie, nie będę robił testu, kurczę, wszystkich siedmiu, bo bym tu się nawalił, bym leżał. A nie chcę tak po prostu pić. Ja po prostu piję piwo tak, jak się spotykamy, to piję tak więcej troszeczkę. Ale tak, jak jestem sam, to nie pijam tak dużo. Więc wybierzemy sobie dzisiaj dwa do testów, a resztę zrobimy w kolejnych materiałach. Andrzej, dziękuję ci naprawdę z całego serca. Robisz mi wielką robotę, naprawdę. Dzięki serdeczne. Co by tutaj dzisiaj wypić? Dobra, wszystko jedno. Weźmy sobie jakąś pszenicę i weźmy sobie
Nysa też pszenica. Na Bali klasyczne pszeniczne. Andrzej wie, że ja lubię pszeniczne. Piwo jasne. Może te. Weźmy dla odmiany piwo jasne. A te sobie schowam i zrobimy to w innych materiałach. Śliskie to kurde. Śliskie, ciężkie, mokre. Niech sobie schnie. O! O! Robimy test. Pniewskie piwo pszeniczne górnej fermentacji. Piwo od Andrzeja. Otwieracz od Andrzeja. Jak podają dawne przekazy, pniewska gospoda serwowała znakomite piwo. Jest to naturalna, mętna odmiana naszego rodzaju pniewskiego pszeniczne. Ja piłem pniewskie, pamiętacie? Bezalkoholowe. Byłem zachwycony tym smakiem, chociaż alkoholu tam nie było. Nie zawsze musi być. Te piwerko ma, słuchajcie, 4,9 alkoholu. Na dole jest osad mętny, wskazuje na dobrość tego piwa. Otwieramy. I lejemy ten zacny trunek do mojego kufla czaszkowego. Piana gęściutka, zobaczcie jak stoi, jak sztywny palazji. Taki kolorek, zobaczcie. Mętne, jak przystało na piwa pszeniczne. Kocham ten zapach, uwielbiam piwa pszeniczne. Pachnie dokładnie tak samo jak moje ulubione piwo z naszego szczecińskiego nowego browaru. Dawno w sumie tam nie byłem, tak na odmienię tylko. Spróbujmy pianki, choć pianki się nie próbuje. Pianeczka długo utrzymująca się, jak w prawdziwym, takim klasycznym piwie, widzicie? Oczywiście będziecie kwikać ci, co nie lubią pszenicznego, że co to za piwo. Ale ja akurat jestem miłośnikiem pszenicy, więc... Ale zatopmy podniebienie w tym cudownym płynie. Tak, no cóż mogę powiedzieć. Genialne. Piwo genialne, bardzo przypomina smak właśnie tego szczecińskiego piwa, które ja często się raczę. Którym ja często się raczę. Kurde, strasznie mi smakuje te pniewskie. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Naprawdę, jeżeli ktoś lubi pszenicę, pić pszenicę, to spróbujcie piwa pszenicznego. Taka butelczynka. Cóż mógłbym dać, jak nie? Jeden. Z miłą chęcią kupię te piwo, jeżeli trafię na półce w sklepie, bo to trafia w moje gusta. Zdrowie wasze w gardło moje. Dobra, by nie spoczywać na laurach, test kolejnego piwa. Tym razem mamy rzemieślnicze, studenckie, jasne, pełne. Jest to o takie piwerko. Nie wiem, czy będziecie dobrze widzieć. Piwo jasne, pasteryzowane. Wyprodukowane przez rzemieślniczy browar Jana spółka ZO. Temperatura serwowania 8-12 stopni. Mamy 6, jest trochę mniej poniżej. A, tutaj piankę już trzeba stworzyć sztucznie. Pianka gruboziornista. Utrzymująca się. Piwo mętne, żółte, aczkolwiek widać przez niego coś na drugiej stronie kufla. Pachnie jak klasyczne piwerko. Piwo goryczkowate. Nie mocno, ale wyczuwalna jest goryczka. Jak dla mnie niczym się nie wyróżnia specjalnym. Można wypić na imprezie. No jest takie uderzenie goryczki, jak się przełknie pierwszy raz. Ja nie gustuję w goryczkowatych piwach. Dlatego to nie trafia w moje gusta. Aczkolwiek nie jest takie piwo, koło którego przeszedłbym obojętnie, jakbym miał jakiś tam wybór, nie? Dlatego dam mu notę 2. Można wypić, można nie wypić, ale na pewno nie można tego piwa skreślić. 5,6 alkoholu, bo nie mówiłem. Zdrowie wasze w gardło moje! Jak tu jest pusto, kurde, bez ekipy. Spójrzcie, jak tu, kurde, cicho. Cicho, sza. Było pełno aut i teraz nie ma nikogo. Smutno mi. No, już się powoli ściemnia. Mamy 6 stopni, a w nocy mamy 5, także stopień tylko mniej. Nie jest źle. Wczoraj było znacznie chłodniej. Niby były 3 stopnie, a to będzie 5. No. Dużej różnicy nie ma, no ale wiecie jak jest. Jak pojechała ekipa, to przyjechało tutaj, znaczy przyszli tutaj na pieszo jeden pan z dwoma paniami. Na spacerek chyba, nie wiem, skądś tam szli, jakiś spacer robili. No i przyjechał też jakiś jeep, podjechał tu, postał trochę i pojechał. Nie wiem, czy to jakiś leśniczy, czy strażnik Teksasu przyjechał coś tam popatrzeć.
Patrzcie na moje ognisko, już płonie. Trzeba znowu coś tam będzie donieść, bo dość szybko się spala. Jakieś takie chyba lżejsze, suchsze mi się udaje znaleźć tam drewno, bo kurczę, szybko się wypala dosyć. Coś tutaj się niedobrego zadziało. Idę przyniosę jeszcze. No i ognicho się jakoś pali, nie? Zaraz jeszcze podorzucam. Co nieco po wczorajszym ognichu jest trochę zniszczeń. Dziura tu wypalona. Tu, ale to są takie ciuchy, wiecie, właśnie biwakowe. Słuchajcie, chciałbym wam powiedzieć o moim van life w ogóle, bo w komentarzach dużo widzę takich zapytań, normalnych mówię komentarzach, czym ja się zajmuję, że ja tak sobie pozwalam jeździć, że tak ciągle gdzieś jeżdżę, wyjeżdżam, skąd ja znajduję na to czas. Słuchajcie, to tak wygląda na filmach. Ja po prostu staram się systematyczność mieć na swoim kanale, bo wiem, że to jest ważne dla kanału, no i też dla mnie jest to fajne. Puszczam filmy co dwa dni, staram się tak przynajmniej puszczać filmy co dwa dni. I dla was to może się wydawać, że ja jestem ciągle gdzieś w trasie, ciągle gdzieś wyjeżdżam. Sam bym tak uważał, jakbym to widział. Natomiast prawda jest taka, że ja staram się wyjeżdżać tak powiedzmy regularnie, sam dla siebie, bo ja tego potrzebuję, lubię to robić, co dwa tygodnie. Ja wyjeżdżam co dwa tygodnie na weekend, czasami zahaczam, tak jak dzisiaj, do poniedziałku, gdzie widzieliście, ekipa się rozjechała, bo jutro jest poniedziałek, idą ludzie do pracy. Ja jeżdżę co dwa tygodnie, tak jak już mówię. I jak mam okres taki w pracy, bo też pracuję, ja generalnie zajmuję się handlem i jak mam taki gorący okres, zwłaszcza przed świętami, wrzesień, październik, listopad, no to jeżdżę na weekend, bo w weekend wiadomo, nie robię wysyłek i mogę sobie na to pozwolić, żeby sobie na przykład pojeździć trochę dłużej niż ten weekend, właśnie zahaczyć o poniedziałek. Poza tym okresem, co powiedziałem, wrzesień, październik, listopad, gdzie wtedy sobie nie mogę pozwolić na to i zjeżdżam w niedzielę, bo trzeba robić to, co się robi, czyli pracować. A taki okres, jak mam teraz właśnie, podły okres, bo zawsze takich w handlu, w internecie mówię, nie? Handel w internecie. Okres akurat w mojej branży był taki, że od lutego zaczyna się tak, do właśnie do tego września jest taka stagnacja, spadek, no a kryzys, który właśnie nawiedził nas, nasz cały świat generalnie kryzys, dotknął mnie w tym roku tak bardzo, że jest bardzo źle, ale ja się nie wyżalam, nie o to chodzi. Będę musiał to przetrwać, zawsze się jakoś przetrwa. No i chcę wam właśnie powiedzieć, że ja jeżdżę co dwa tygodnie, bo normalnie od poniedziałku do piątku ja po prostu pracuję u siebie w firmie, robię to, co mam robić. No i co jakiś czas trzeba zapaść ten oddech, prawda? Trzeba gdzieś wyjechać, trzeba naładować tak zwane akumulatory. I tak to właśnie wygląda, nie? Bo żebyście nie myśleli, że ja nic nie robię, kurczę, nie wiem, wiecie, że mam kanał na YouTubie, jeden, drugi, że ja na forsie śpię. To tak nie wygląda kolorowo niestety. Ja mam taki kanał, taki bardziej, dwa kanały mam takie niszowe, mam jeden kanał o rowerach elektrycznych, co nie każdego to interesuje, dlatego nie jest ten kanał zbyt duży. Kanał o van life'ie też nie każdy to lubi, chociaż widzę zainteresowanie coraz większe. Nie ma z tego pieniędzy. Jak ja mam to robić dla pieniędzy, ja już mówiłem to w poprzednim materiale, że jak ja bym miał robić to dla pieniędzy, to już bym dawno zbankrutował. A to nie o to w tym chodzi. To jest taki pieniądze, które zarabiam, małe, w ogóle nie starczają nawet na pokrycie kosztów tych moich wyjazdów, nie? Paliwo, jedzenie. To nie jest tak kolorowo. Ja to robię po prostu dlatego, że ja to lubię robić. Utożsamiam się z tym, co robię i to czuję. Także właśnie tak chciałem wam powiedzieć, żebyście nie pisali, że skąd ja mam na to czas. No mam czas, co dwa tygodnie. Każdy, prawda, gdzieś tam wyjeżdża w weekendy na jakąś działkę, czy tam idzie nawet na imprezę jakąś, kurczę, czy nie, no w domu nawet siedzi, odpoczywa, albo w ogródku jest lato, coś tam robi. Są różne formy spędzania wolnego czasu, a ja właśnie spędzam tak. Oczywiście chciałbym to zrobić z rodziną jak najbardziej. No niestety, jak czasami zabieram dzieciaki, to jedno, to drugie i jeździmy razem. Ja bym chciał całą rodziną. Niestety do tego potrzebowałbym drugiego samochodu, najlepiej kampera. No i takie plany były. Wszystko szło kolorowo. Jak wiecie, miałem kupić kampera. Takiego, jakiegoś tam staruszka, żebyśmy mogli wszyscy wspólnie jeździć. Niestety tak się moje losy potoczyły, że no nie stać mnie w tej chwili na takie rzeczy. W ogóle na mało mnie stać, jak już wcześniej mówiłem, ale nie wracajmy do tego. A może nie, właśnie wróćmy może. Może wróćmy, rozwinę bardziej to, co właśnie wam mówię, że kryzys mnie dotknął. Do tego stopnia jest źle, że autentycznie rozglądam się za pracą.
żeby jakąś pracę, wiecie, zdobyć, ale kurde, z tego co patrzę na oferty pracy, to są takie dziwne jakieś, niektóre to są jakieś oszustwa, albo płacą taką minimalną krajową. No ja wiem, że jak jest kryzys, zagląda do kieszeni, to każda praca jest dobra, no ale bez przesady, ja mam rodzinę dosyć sporą na utrzymaniu i ta minimalna krajowa, no nie, po prostu nie. Nie mówię, żebym tam jakieś tam kokosy chciał zarabiać, no najlepiej by było zarabiać pod 15 tysięcy nawet, nie? Ale ja nie jestem, aż tak nie wybiegam wysoko, nie chciałbym zarabiać aż, no chciałbym, ale wiem jakie są możliwości. No minimalna krajowa nie, coś ponad to tak, ale no minimalna krajowa nie. Także jeżeli ktoś miał ofertę pracy dla Marcela, to piszcie. Wesoły ze mnie chłopak, dużo potrafię zrobić. Także jakby ktoś miał coś na oku, to piszcie w komentarzach, rozważę każdą propozycję. Robię też właśnie, spróbuję się też przebranżowić, bo mam taki asortyment, a nie inny, który właśnie tam kryzys mnie dotknął i no właśnie teraz no nic nie idzie, albo się po prostu nie nadaje do tego. Czasami tak sobie też myślę. No ale wiecie, ja cały czas próbuję, nie poddaję się, choć to jest ciężkie. Wierzcie mi, jest naprawdę ciężkie, ja spać po nocach nie mogę czasami. Tego wszystkiego, życie toczy się dalej, zobaczymy jak to będzie. Już nie raz byłem w dołku i z niego wychodziłem, więc raz się jest pod wozem, raz na wozie, jak to mówi przysłowie. Ja tego doświadczyłem w życiu, choć nie każdy o tym wie, bo ja nie chwalę się po prostu tym. Że tak powiem, nie wdaję się w szczegóły mojego życia. Ci, co mnie bliżej znają, to wiedzą, co tam było, co się działo. Różne rzeczy były. No ale życie jest jakie jest i trzeba iść do przodu, nie? O, zobaczcie, w namiocie już jest 6 stopni. Chyba się odpaliło. Pokładam w tym wielkie nadzieje. Przepierdzielam teraz to wybasto do środka. Zobaczymy, jaką temperaturę wydmucha. 160 stopni wydmuchuje. Klapa. A wam najpierw trzeba oszczędzać, prawda? Może potrzebuję złożyć jakieś ofiary czy coś, nie wiem. Może sprzedać perłę.